Pewnego razu Żwirek i Muchomorek stali zamyśleni w ogródeczku za drewnianą chatką. Słoneczko spojrzało z wysoka, obrzuciło ich złotymi promyczkami i zapytało: nad czym tak dumacie? Chcemy zasadzić w naszym ogródku pachnący fioleczek, ale nie mamy nasionka. Ha, widzę, że tam leży nasionko. Kim jesteś? Mów zaraz. Nazywam się Werbaską. Co jak? Werbaską. Wypuść zielone listeczki, fiołeczku pachnący. Wypuść zielone listeczki, fiołeczku pachnący. A niech was mrówki pogryzą i na dodatek kos po dziobie. Żeby mi tak tupać nad głową. Wiesz co, Muchomorku? Przeniesiemy ziarenko w inne miejsce. Wypuść zielone listeczki, fiołeczku pachnący. Wypuść zielone listeczki, fiołeczku pachnący. To jakiś straszliwy leniuch. Albo śpioch, jakiego świat nie widział. Wypuść listki zielone, fiołeczku pachnący. Wypuść listki zielone, fiołeczku pachnący. Oj, co ja widzę? To ty nie jesteś fiołkiem? Fiołkiem? Jestem dziewanna. Przecież powiedziałam to po łacinie tym dwóm śpiochom. O, do licha. Rzekło słoneczko również prawie po łacinie. I co teraz będzie? Oj. Ojejku, gdzie moja czapka? Oddawaj w tej chwili czapkę! O, i gdzie on tam wchodzi? Wolę nie patrzeć, przecież ta niezdara zaraz spadnie. Biedny Muchomorek.
licha. Napędziłem ci stracha, żwirku, co? A ja się wcale ani odrobineczkę nie bałem, ale cieszę się, że już jestem na ziemi. Przedstawiliśmy telewizyjny film produkcji czechosłowackiej. Opracowanie wersji polskiej, Studio Opracowań Filmów, oddział w Łodzi. Scenariusz i reżyseria Zdenek Smetana.